Postać generała Franco do dziś budzi kontrowersje i to nie tylko w Hiszpanii. Przeciwnicy Caudillo widzą w nim faszystę i dyktatora i stawiają go tuż obok Hitlera, Stalina czy Mussoliniego. Jego zwolennicy widzą w nim wodza, który uratował Hiszpanię przed krążącym nad nią widmem komunizmu. Kim był rządzący blisko 40 lat Hiszpanią generał Franco? O tym w programie Spór o historię.